Cześć, nazywam się Damian. Opowiem Wam, jak dobrać żarówkę LED, aby się nie rozczarować. Po pierwsze, kupujemy lumeny zamiast watów, bo waty to jest moc pobierana przez tą lampę, a lumeny to jest strumień światła, czyli światła, tyle światła, ile ona nam daje, tak? Przykładowo, mamy dwie lampy, 5-watowe. Jedna daje nam 400 lumenów, druga daje nam 500 lumenów. I będzie świeciła mocniej ta, która ma większą wartość. Drugi ważny aspekt jest barwa światła. Rozróżniamy trzy barwy światła. Ciepła, dzienna i zimna. Ciepłą proponowałbym bardziej do salonu, albo na przykład do sypialni, bo przy takim świetle się lepiej wypoczywa. Dzienna i zimna wykorzystywana jest więcej w biurach, w pomieszczeniach takich, gdzie po prostu ludzie pracują. Dlaczego? Dlatego, bo jest dzięki tej barwie człowiek staje się bardziej efektywny. Nie czuje takiego po prostu zmęczenia. I trzecim ważnym aspektem przy wyborze lamp LED jest efekt flickera, czyli migotanie lampy LED. Spotkaliśmy się z tym w przypadku monitorów, tych troszeczkę starszych, tych większych, kiedy na przykład nagrywaliśmy coś telefonem bądź aparatem, to widzieliśmy, jak ten monitor, ten obraz migocze. To właśnie jest to samo dzieje się przy wyborze lamp LED. I na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Kiedy na przykład w markecie przejdziemy sobie telefonem bądź aparatem, to zauważymy ten właśnie efekt, bo człowiek tego nie widzi, tylko po prostu zauważy to telefon albo aparat, tak? Albo coś, co nagrywa, nawet i kamera. I to jest bardzo ważny też aspekt. Czyli mamy tak, możemy jeszcze bardziej zaoszczędzić, kupując lumeny. Dobieramy źródło światła do własnych pomieszczeń, tak? Jeszcze lepiej. I efekt flickera. Na to trzeba zwrócić naprawdę szczególną uwagę. Dzięki, trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał. Cześć.